Tak jak w Barcelonie był oficjalny sklep FC Barcelony, tak tutaj można spotkać Olympique Marseille. Sprawdzałem ceny koszulek, jakieś 80 euro kosztuje taka koszulka, więc ceny mają zbliżone. Dosyć wysokie te ceny są, prawda? Jakby nie patrzeć, to jest koszulka pewnie wyprodukowana w Chinach, której koszt produkcji też się mogę założyć, że nie przekroczył kilku euro, a sprzedaż taka, a sprzedają bardzo drogo. Jestem w Paryżu na lotnisku Charlesa de Gaulle'a. Przyznam wam szczerze, że ciekaw jestem, od czego to zależy, że czasami jestem bardzo taki negatywnie naładowany, czyli mam negatywne emocje, jestem dosyć wręcz agresywny, a czasami bardzo spokojny, tak jak teraz. W samolocie tam jakieś tam problemy pewna kobieta miała z bagażem, nikt się nie ruszył, teraz uśmiechem stałem, pomogłem jej i tak dalej. I na każdym kroku właśnie widzę po sobie, że taki spokojny dzisiaj jestem, wyciszony. Grzeczny, dobry człowiek, no nie? Właśnie zastanawiam się, od czego to zależy, że bywają dni lepsze i bywają dni gorsze. I widząc po samym sobie, dochodzę do wniosku, że dla innych muszę być bardziej tolerancyjny, ponieważ oni też mogą mieć gorszy dzień i mnie denerwować, tak? Mnóstwo tutaj takich sklepów, butików. Ale to chyba nie ma co pokazywać. No może o tak pokażę, takie ujęcie, ponieważ to lotnisko też się bardzo ładnie prezentuje. Aczkolwiek musicie wiedzieć, że osoby, które nie bardzo są ogarnięte na lotniskach, ewentualnie które nie znają języków, no to pierwsze lotnisko, na którym się zgubią, to właśnie będzie Charlesa de Gaulle'a. Ono jest jedno z bardziej skomplikowanych lotnisk, jakie znam, o ile nie najbardziej skomplikowane. Rozbudowane, skomplikowane, tak bym to nazwał. Tutaj zobaczcie, u góry chodzą ludzie, a tutaj troszkę poniżej są też restauracyjki, bardzo ciekawe, bardzo ciekawie to jest zaprojektowane. Pozwolę sobie na jeszcze jedno ujęcie, ponieważ naprawdę niezwykle się to prezentuje. Jestem na samym końcu tego terminala. Raczcie się tym samym widokiem, którym ja się raczę. Wiele można różnych rzeczy o Francuzach powiedzieć, ale zmysł artystyczny naprawdę mają na wysokim poziomie. Nie tylko jeżeli chodzi o samochody, ale też sztukę i nawet architekturę, jak widać. To jest teraz odbicie w szybie. Ciekaw jestem, co się stanie, jak dam pionowo kamerę. O, daję teraz pionowo. Ciekaw jestem, jak wy to widzicie. Ale tylko na chwilę, żebyście oczopląsu nie dostali. To jest chyba mój pierwszy raz, gdy jestem w Milanie. Nawet na lotnisku. W każdym razie jestem znowu padnięty, więc nie mam teraz siły, żeby się tym wydarzeniem cieszyć. Co to tutaj jest? Aż sprawdzę najpierw. Norcinello. Cokolwiek to znaczy. Upolował królika, czy tam zająca. No lotnisko jak lotnisko. Idę od razu do bramki teraz. Ciekaw jestem, czy coś ciekawego na tym lotnisku zobaczę. Bardzo tutaj pusto, poza ochroną to praktycznie żywego ducha, wszystko pozamykane. Chyba jest dosyć późno, znaczy nie wiem, 21 czy tam 22 godzina teraz jest, więc spodziewałem się jakichkolwiek ludzi. Zobaczcie, tak sobie chodzę tutaj korytarzami, nieco klaustrofobicznie. No, jak ktoś z was ma klaustrofobię, to nie czułby się dobrze na tym lotnisku. Jest nisko i ciasno. O, w końcu jakieś żywe istoty. Café Milano. W końcu troszkę przestrzeni oraz w miarę ładny widok. Co to jest? Chyba to nie jest. To jest z Lego zrobione? No zobaczcie. W taki sposób się Lego tutaj reklamuje? No faktycznie, teraz jak się temu przyglądam, to widzę, że to jest z klocków zrobione.
100 tysięcy elementów użyli. Wylądowałem w Katanii, czekał na mnie kierowca, idę teraz z nim na parking. Jak widać jest absolutnie ciemno, jest już północ, w sumie po północy, tak? No i będziemy teraz jechać, nawet nie wiem jak długo, czy to będzie godzinka, czy może 5, nie mam zielonego pojęcia. Jest godzina 2 w nocy, a właśnie dotarłem na miejsce Malacjo, czy jakoś tak się to miejsce nazywa. W każdym razie otworzył kierowca, nie wiem, miał jakiś klucz i wpuścił mnie tutaj do środka, do hotelu, który ma niby 4 gwiazdki, ale nie wiem, jakoś dziwnie wygląda. Nikogo nie ma tutaj. Poczęstuję się cukierkiem. No, jest jakieś menu. W każdym razie tak tutaj wygląda. Bardzo dziwnie, zobaczcie ten wystrój. Kaski chyba nie należą do żadnych robotników, tylko to też stanowi ozdobę. No nic, na trzecie piętro muszę się udać. Mam nadzieję, że winda działa. Moja walizka nie do zdarcia. Aż się pode mną ugięło. Waży się te 100 kilo. W samochodzie niczego nie nagrywałem, ciemno wszędzie, więc nie było absolutnie sensu. Chcę wam pokazać teraz, jak wygląda ten hotel, ponieważ no, będziecie widzieć moją reakcję taką spontaniczną, ponieważ no, jestem tutaj pierwszy raz i na przykład jak się te drzwi otworzą, to nie wiem co zobaczę. Nie wiem czego się spodziewać. Tutaj jakiś widok przez okno. Jaki to mam numer pokoju? 300 z hakiem. To jest na kartę zbliżeniową, tak? O, zadziałało. Kartę trzeba włożyć z tego co widzę. No to włóżmy. O, i zrobiła się jasność, włączyła się od razu klima. Po wejściu jest taka ławeczka. Tutaj chyba będzie łazienka z ubikacją, zgadza się. Nie ma wanny, jest jedynie kabina prysznicowa. Yo, hello. I teraz najważniejsze, zobaczmy jak się prezentuje pokój, tylko może jakieś światło. Kurwa, jak zwykle brak centralnego oświetlenia, więc tak po ciemku teraz muszę jakieś lampki powłączać. Ok, w każdym razie ogromne łóżko. Jest też szafa, tak, to ciemna plama, to jest szafa, jest safe. Ale no, pokoik bardzo malutki jak widać, ale jest kolejne lustro, to jest telewizor. Może jutro rano nagram jeszcze na szybciutko, jak będzie coś widać. O, a tutaj mamy balkon. I da się wejść na ten balkon, taki taras jeszcze. I to całkiem spory taras. Wow. Jest dosyć chłodno, ale nie mroźno. Temperatura raczej powyżej zera. Jak wspomniałem wcześniej, jest godzina 2 w nocy, więc teraz co? No, jak zawsze sprawdzę teraz pocztę. Może jest już informacja, o której godzinie na statek będę jechał. Jedno jest pewne, nie będę szczęśliwy, jak zaraz przeczytam w mailu, że na przykład o 6 rano po mnie przyjadą. Wtedy nie będę szczęśliwy, nie będzie pan zadowolony, pan Sebastian. Dobra, nic. No, może jakiś barek tutaj jest, bo tak mi się pić chce. Jest coś do picia. Szczęście mi dopisuje, jak widać. Nic, kolorowych snów wam życzę. Nie mam pojęcia, jeden hotel kosztuje tak swoją drogą. Nawet nie wiem, czy ja na niego będę płacił, czy już jest opłacony. To się dowiem jutro. Na chwilę obecną nic mnie nie interesuje, tylko umyć zęby i spać. Dobranoc, hej. O, nastał kolejny dzień.
Idę teraz, idziemy. Okej. Czekajcie, bo... Idę teraz na statek. Znaczy, prawdopodobnie będę łódką tam pilotową płynął, ale to się za chwilkę okaże. W każdym razie przepięknie tutaj wygląda, przyznam. To jest Sycylia, tak? Góry w oddali. Tak więc, moi drodzy, jestem już na stateczku. Jestem na stateczku, jestem na takiej łodzi pilotowej. To jest łódka wykorzystywana właśnie głównie do przewozu osób na statek. W sytuacji, gdy on jest gdzieś tam, stoi sobie na kotwicowisku. Ewentualnie jakieś drobne rzeczy tam się przewozi. Drobne, ponieważ jak widać, nie ma tu zbyt wiele powierzchni jakiejś tam ładunkowej. Na moją walizeczkę miejsce jest, na moją skrzynię. Jakąś paczuszkę mam zabrać kapitanowi. Nie lubię takich paczek zabierać, ponieważ nie wiem, co tam jest w środku. A jako, że jesteśmy na Sycylii, to różne rzeczy tam mogą być, tak? No, zobaczmy, jak oryginalnie to wygląda. Yes, good morning to you. My ETA to the northern boarding ground is 10:15. No dobra, wyjdźmy teraz na zewnątrz na chwilkę. Tam widzę w oddali statek pasażerski. A ten jak ładnie tyłem płynie. Jakby ktoś się zastanawiał, czy statki potrafią pływać tyłem, macie odpowiedź. Pewnie zobaczyli na brzegu tych okupantów i wracają do siebie. O, tam jeszcze jest prom. Całkiem spory ruch tutaj, zobaczcie. Sporo tych stateczków. Ta moja łódka, o tak wygląda. No nic. Mam teraz około 15 minut poczekać na kapitana, żeby mnie tam zabrał. Kurde, swoją drogą muszę obciąć włosy, bo zaczynam wyglądać jak Wardęga. Jeszcze tylko ujęcie na góry. Przyznam, że ładnie tutaj mają. Przede wszystkim dlatego, że ja lubię jakieś takie właśnie pomieszanie, czyli jest zarówno woda, mają dostęp do Morza Śródziemnego, mają góry, latem jest tutaj na pewno piękna pogoda, mnóstwo zabytków. Ładnie tu może być. Chociaż teraz pogoda nie jest sprzyjająca, ale latem zapewne jest tutaj bardzo fajnie. Tak wygląda zdziwiony Bartek. Zobaczcie, co właśnie zobaczyłem. Tak, polska bandera. Jaki to jacht? Ciężko nam przeczytać. Dobra, no to siadam i poczytam sobie teraz książkę. Uciekła mi mewa. Wystartowaliśmy. Przypominam, że jesteśmy w miasteczku Malazzo, czy Malazzo.
jest mój statek, niewielki jak widać. LPG. O, ale fajnie, że niska burta, nie będę musiał wchodzić po drabince, no to super.